Targi E3 jak co roku przyciągnęły mnóstwo odwiedzających, a plotkom i przeciekom poprzedzającym event nie było końca. Wiele z nich się potwierdziło. Przypomnijmy sobie, co się działo w czerwcu. Targi E3 tym razem odwiedziło około 50 tysięcy widzów. To mniej niż w zeszłym roku, ale trzeba pamiętać, że Electronic Arts zorganizowało własny pokaz w Londynie. Spider-Man od Insomniac Games czy zapowiedzi nowych gier w uniwersum Star Wars to tylko fragment ekscytujących zapowiedzi zeszłego miesiąca. Szykuje się masa nowych, obiecujących produkcji. Mirror's Edge Catalyst to jedna z większych czerwcowych premier. Czy reboot od DICE spełnił oczekiwania? Trochę ciężko mi oprzeć się wrażeniu, że E3 nie było aż tak huczne jak w zeszłym roku, ale i tak nie możemy narzekać. Mnie cieszy zwłaszcza jedno, zapowiedź nowej, niezwykle klimatycznej gry Kojimy, Death Stranding. Ogromne wrażenie zrobiło Sony wraz z nowym God of War. Pogłoski się potwierdziły i faktycznie mamy do czynienia z nordyckimi klimatami mroźnych północnych krain. Twórcy postanowili wprowadzić bardziej osobistą narrację, bo Kratos jest już o wiele starszy i okazuje się, że ma syna. Sony zapowiedziało też na swojej konferencji Days Gone, postapokaliptyczną opowieść kojarzącą się z The Last of Us. Swoją drogą Microsoft też ma coś dla fanów zombie, Dead Rising 4 i State of Decay 2. Ubisoft potwierdził natomiast, że Watch Dogs 2 rozegra się w San Francisco i okolicach. Wcielimy się w nim w Markusa Hallowaya, genialnego hakera, który dołącza do organizacji DedSec, premiera 15 listopada. Fani Residenta mają czym się ekscytować, bo Sony wreszcie oficjalnie ujawniło 7. Mimo że wraca ona do korzeni serii, to twórcy sporo pozmieniali. Mocno zmieni się także Prey. Bethesda ogłosiła restart marki, więc nie mamy do czynienia z sequelem. Za grę odpowiada Arkane Studios, czyli twórcy Dishonored, a scenariuszem zajmuje się Chris Avellone. Insomniac Games z kolei zajmuje się nowym wcieleniem Spider-Mana. Nowa gra od autorów Sunset Overdrive i świetnego Ratchet & Clank to zupełnie nowa opowieść rozgrywająca się w otwartym świecie. EA z kolei kuje żelazo póki gorące, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Ogłoszono, że powstaje cała masa nowych gier w kultowym uniwersum od przeróżnych producentów. Respawn Entertainment, Motive, Capital Games, DICE, Visceral Games oraz BioWare. Nie mogą narzekać i wielbiciele piłki nożnej. FIFA 17 przejdzie na silnik Frostbite, a oprócz tego zaoferuje nowy tryb rozgrywki Droga do Sławy, inspirowany trybem kariery z NBA od 2K Games. Gra trafi do sprzedaży 29 września. Nie zabrakło też wielu innych ciekawych zapowiedzi, o których przeczytacie na GameZilly. Catalyst mocno mnie rozczarował, bo czekałam na tę produkcję od 7 lat, a wyszło jak wyszło. Reboot Mirror's Edge to naprawdę piękna, ale pusta gra. Mirror's Edge Catalyst to reboot produkcji z 2008 roku, w którym ponownie wcielamy się w Splinterkę Faith. Tym razem jednak nasza bohaterka przeszła mocną zmianę, jeśli chodzi o wygląd. Zmieniło się także sporo kwestii fabularnych i wprowadzono otwarty świat. Niestety, nie zmienia to faktu, że napotykane postaci są raczej miałkie i brak im oryginalności. Na ten sam problem cierpi scenariusz. Inna ważna premiera czerwca to LEGO Gwiezdne Wojny – Przebudzenie Mocy. Kolejna część serii zadebiutowała pod koniec miesiąca i jest to pierwsza odsłona serii oferująca polski dubbing. 20 lat minęło od premiery pierwszego Quake'a i id Software zabiera się za odświeżenie serii. Quake Champions zanosi się na ekscytujący tytuł. Remastera doczekał się również Crash. Sony oficjalnie zapowiedziało odświeżone odsłony Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 i Crash Bandicoot Warped. Poza tym ponownie usłyszeliśmy o Skyrimie. Specjalna edycja The Elder Scrolls 5 zmierza na Xboxa One, PS4 i PC-ty. Właściciele konsol otrzymają także mody. A skoro już o Bethesdzie mowa, warto wspomnieć, że Fallout 4 otrzyma kolejne 3 rozszerzenia, a mobilne Fallout Shelter już niedługo zadebiutuje na PC-tach. Na E3 po raz pierwszy zaprezentowano rozgrywkę z Titanfall 2, a w czerwcu nie zabrakło nowych materiałów z ogromnie wyczekiwanych strzelanin – Battlefield 1 i Call of Duty Infinite Warfare, choć to drugie zdaje się nie robić tak ogromnej furory wśród graczy jak produkcja DICE. Co jeszcze na E3? The Last Guardian dostał datę premiery i to bardzo, bardzo bliską. Sony ujawniło, że gra zadebiutuje 25 października. Ale i Ubisoft na swojej konferencji przygotował kilka ciekawych rzeczy. Usłyszeliśmy o dacie premiery Ghost Recon Wildlands, zagramy 7 marca 2017 roku, a For Honor trafi na sklepowe półki w walentynki. Zaprezentowany podczas konferencji francuskiej firmy zwiastun rozgrywki z Wikingiem pokazał niezły klimat i brutalną walkę. Dostaliśmy też dobre wieści na temat South Park Fracture But Whole, które ukaże się jeszcze w tym roku, 6 grudnia na PC, PS4 i Xbox One. Osoby decydujące się na preorder otrzymają pierwszą część serii za darmo. W tym miesiącu kolejna generacja, czy też
półgeneracja konsol stała się faktem. Microsoft szykuje Project Scorpio, a Sony PlayStation Neo. Kto wyjdzie ze starcia zwycięsko? Gigant z Redmond zaprezentował na swojej konferencji Xbox One S, mniejszą, ale mocniejszą wersję swojej konsoli. Na konferencji zapowiedziano też Gwent The Witcher Card Game. Tytuł dostaniemy za darmo, a CD Projekt Red ogłosiło, że beta karcianki rozpocznie się we wrześniu. Ogłoszenie Xbox Play Anywhere to z kolei dobra wiadomość dla osób, które korzystają z Xboxa One i Windowsa 10. Od teraz wybrane gry zakupione cyfrowo na Xboxie One zagramy również na PC-tach. Nie można również zapomnieć o PC Gaming Show. AMD ogłosiło nowe Radeony. RX 460 ma podobno świetnie sprawdzać się w grach e-sportowych, a Radeon RX 470 ma być idealny do gry Full HD. Działo się także w Polsce. W Warszawie w czerwcu odbyło się Pixel Heaven, a Techland i CDPPL ujawnili całkiem ciekawe rzeczy. Techland pod nazwą Techland Publishing zajmie się wydawaniem gier na rynku globalnym, znacznie rozszerzając skalę swoich działań. Prezes firmy Paweł Marchewka zdradził, że celują w wydawanie 2 produkcji multiplatformowych i 4 cyfrowych rocznie. To samo robi CDPPL wraz ze swoją inicjatywą Klabater, która polega na wydawaniu gier niezależnych globalnie. Zgarnęli już pod swój szyld pierwsze polskie tytuły Alice VR, Regalia of Men and Monarchs, Symmetry i The Last Journey, ale nie wykluczają również współpracy z twórcami z zagranicy. Jaka zapowiedź na E3 była Waszym zdaniem najbardziej ekscytująca? Piszcie w komentarzach, chętnie przeczytamy, co myślicie. Jeśli nasz materiał Wam się podobał, wciskajcie łapki w górę. Do zobaczenia!